Siemanko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 4. Usiądźcie wygodnie, weźcie coś do picia, do jedzenia i oglądajcie, zostawcie łapę w górę oraz suba, bowiem mam dzisiaj do przekazania wam bardzo ciekawe informacje na temat pojazdów. Dwóch pojazdów, o których pewnie jeszcze nie słyszeliście, albo może słyszeliście, lub bardzo mała część z was słyszała o tych pojazdach. Zaraz wam o nich opowiem, natomiast najpierw chciałbym wam powiedzieć, co myślę o motoryzacji, co skłoniło mnie do nagrania tego odcinka i przekazania wam takich ciekawych informacji na temat pojazdów. Wiecie, to, że w dzisiejszym świecie jeździmy sobie taką Golfiną, czy Passatem, czy jakimkolwiek innym samochodem, to wcale nie jest tak, że to jest najlepsze rozwiązanie, jakie kiedykolwiek człowiek wymyślił. To jest po prostu rozwiązanie, jakie się przyjęło. To jest rozwiązanie, które w jakiś tam sposób było najlepsze dla kogoś, dla jakiejś firmy, dla jakiejś marki. I stwierdzili, ok, robimy samochody z czterema kołami, bo to jest po prostu najbardziej praktyczne, najbardziej dobre dla naszych odbiorców, najlepiej się sprzedaje. Nie robimy żadnych innych pojazdów z inną ilością kół, przynajmniej nie do masowej produkcji, bo to się nam nie sprzeda po prostu. I nieważne, czy te samochody, którymi jeżdżą nasi klienci, są mniej ekologiczne, mniej wytrzymałe, mniej praktyczne w niektórych sytuacjach. Ważne, że się sprzedają i my tak kształtujemy świat, tak świat wygląda. W skrócie tak to moim zdaniem wygląda, że po prostu to było bardziej korzystne. Takie rozwiązanie było bardziej korzystne, żeby tworzyć tego typu pojazdy, takie jak mijamy często na drogach, jak codziennie mijamy na drogach. I tyle. I tak wygląda dzisiejsza motoryzacja, ale musicie wiedzieć jedno, że ona mogła wyglądać zupełnie inaczej, bo ilość wynalazków w świecie motoryzacji na przestrzeni stulecia była ogromna i dzisiaj opowiem wam o dwóch, moim zdaniem, najciekawszych projektach, które robią na mnie wrażenie i które obserwuję i które dla mnie są bardzo ciekawe i mam nadzieję, że was też nimi jakoś tam zainteresuje. Specjalnie jadę sobie w zimę, bo będzie trochę dotyczyć zima, znaczy myślę, że zima będzie ich trochę tak dotyczyć jako taki główny problem, jako tych, myślę, że pojazdów jednośladowych, ale nie motocykli. No dobrze, więc tak, pierwszym samochodem, jaki weźmiemy sobie na ruszt, będzie Mono Racer albo Mono Tracer. Kiedyś ten pojazd nazywał się Mono Tracer, teraz nazywa się Mono Racer. Nie wiem, czy to ma znaczenie. W każdym razie pojazd jest bardzo ciekawy. Łączy w sobie benefity jeżdżenia na motocyklu, benefity motocykla i benefity po części samochodu. Zobaczcie, mamy tutaj zabudowaną karoserię i wiecie, ogrzewanie, jakby klimatyzację, wszystko to, co nam oferuje normalny samochód kabinowy, taki zabudowany, tak? Plus mamy świetne przyspieszenie i bardzo fajne, bardzo niskie spalanie, jak na taki pojazd z takim przyspieszeniem. Opcje z motocykla, mamy w standardzie ten samochód z silnikiem spalinowym. Mamy opcję z silnikiem spalinowym 1.2 bodajże z motocykla BMW K1200S bodajże tak się nazywał. Jeśli ktoś z was wie lepiej, to może mnie poradzić w komentarzach. W każdym razie mamy tutaj czterocylindrowy silniczek z motocykla w tym pojeździe. I co nam daje taka jednostka napędowa? Co nam daje w ogóle kształt takiego pojazdu, taki jajkowaty, który no nie wygląda tak przebojowo jak samochody, które mijamy na drogach codziennie. No właśnie, i po co taki pojazd w ogóle? Myślę, że on został stworzony z myślą o entuzjastach motoryzacyjnych, o ludziach, którzy powiedzmy lubią jeździć motocykle, mają samochód, mają dużo pieniędzy i mogą sobie na dodatkową jakąś taką rzecz pozwolić.
ale w moim odczuciu, w moim punkcie widzenia jest to dość rewolucyjny pojazd, który myślę, że mógłby zmienić wygląd naszych dróg. No bo popatrzcie, wychodzicie sobie na zewnątrz, zwróćcie na to uwagę, jak następnym razem będziecie na dworze, czy na polu, czy na zewnątrz. Zwróćcie uwagę, jak wyglądają drogi. Przeważnie, jeśli jesteś w mieście, są zakorkowane. I w korku widzisz samochód, a w środku samochodu widzisz jedną albo dwie osoby, prawda? Maksymalnie są to dwie osoby, czasami zdarza się, że jedzie cała rodzina albo więcej, jak po prostu te dwie osoby. No i teraz zobaczcie, przeważnie jest to jedna albo dwie osoby maksymalnie, nie? Jak jest jedna, to dodatkowe cztery miejsca, cztery albo trzy miejsca się marnują. Cała ta energia potrzebna na, wiecie, rozpędzenie tej kabiny, na pokonanie oporów aerodynamicznych, cała ta energia jest po prostu zużywana bez potrzeby. Bez jakiejkolwiek potrzeby jest ona zużywana i się traci, tak? Moglibyśmy tego Golfa przeciąć w pół i mieć tylko ten odcinek, gdzie siedzi kierowca i za nim z tyłu pasażer, i uzyskalibyśmy ten pojazd, który widzicie teraz na ekranie. Nie? Coś takiego. I po co to? No właśnie, opory, mniejsze opory powietrza, mniejsze opory tarcia powietrza, mniejsze opory tarcia opon o asfalt, lepsze przyspieszenie, mniejsze spalanie, no i moim zdaniem niezbyt dobra trakcja w zimę, no bo nie wyobrażam sobie wchodzić tym pojazdem w zimę w zakręt, mimo że on ma tam jakieś półautomatyczne systemy stabilizowania, wiecie, całego przechyłu, no bo postać w środku, człowiek w środku siedzi normalnie, tak jak ja teraz na stanowisku, albo jak jakiś zupełnie normalny człowiek w samochodzie, tak? Po prostu siedzimy tam normalnie, tak o. Nie siedzimy jak na motocyklu, że się pochylamy, wychylamy w jedną czy w drugą stronę. Naszym zadaniem jest tam skręcać kierownicą i tyle. I nie przechylamy się tam jakoś, nie balansujemy ciałem, tak? Za te wszystkie czynności, za które odpowiadalibyśmy my na tradycyjnym motocyklu, odpowiada system stabilizacji jazdy tym pojazdem. No i teraz pytanie, po co to? Nie? No dobrze, no to wyobraźcie sobie, patrzcie, mamy tutaj drogę, jedzie przede mną jakiś samochód, chyba Volkswagen, nie wiem co to tam jedzie. Jedzie jakiś samochód, tak? Zobaczcie, ja nie mogę go wyprzedzić, bo jest zakręt, nie? Nie mogę go wyprzedzić, bo jest szeroki jak dupa Kim Kardashian. I nie mamy jak się zmieścić na tej drodze. Wyobraźcie sobie, jakby jechały takie mono tracery, jeden za drugim. Bez problemu moglibyśmy się tu wyprzedzić, nawet jakby jechały te cztery mono tracery na tym tylko pasie jednym, tak? Na tym tylko pasie jednym mogłyby sobie jechać te mono tracery i spokojnie mogłyby się wyprzedzać w dowolnej konfiguracji. Jakby chciały, nie? Mogłyby się wyprzedzać. I tak się właśnie robią korki. My na naszych drogach nie mamy jak się wyminąć. Nie wiem, czy ktokolwiek z was jechał samochodem i stał w korku kilka godzin. Myślę, że nawet jako pasażer znajdą się tu takie osoby i wiedzą, jakie to jest uczucie, kiedy stoją. Już nawet większość osób się z tym godzi i nie postrzegają tego jako problem, tylko jako absolutną konieczność, jak się jedzie, powiedzmy, dzień przed apokalipsą, czyli w sobotę wieczorem na zakupy, nie? Gdzie w niedziela jest bezhandlowa. No stoisz w korku, czy chcesz, czy nie chcesz, tak? No i wyobraźcie sobie, co by było, gdyby na drogach były same takie pojazdy jednośladowe, zabudowane, gdzie do tyłu możesz sobie wsadzić trochę zakupów. Oczywiście to trzeba by było zmienić całkowicie postrzeganie ludzi, pojazdów, tak? Ludzi, postrzeganie ludzkiego postrzegania jakby transportu w ogóle, nie? W przypadku na przykład zakupów, ktoś lubi sobie pojechać do sklepu i kupić 30 kg cukru na cały, nie wiem, rok, na tydzień, nie wiem, ludzie czasami kupują ogromne zapasy, sami nie wiedzą chyba po co, nie wiem.
każdym razie no musieliby zmienić swój sposób rozumowania, sposób postrzegania w ogóle marketingu, robienia zakupów, wszystko, tak, żeby tego pojazdu można było używać, ale zyskalibyśmy wtedy więcej miejsca. Nie musielibyśmy, wiecie, budować tak szerokich dróg. Te drogi mogłyby być węższe. Moglibyśmy się lepiej przemieszczać, wyprzedzać między sobą. Ruch by był bardziej usprawniony. No ale rodzi się pytanie, co by było w zimach. No to wtedy musielibyśmy jakoś lepiej odśnieżać te drogi, tak? Jakoś lepiej sobie z tym radzić, nie z tymi drogami, żeby nie było żadnego oblodzenia, no bo podejrzewam, że te pojazdy słabo by sobie radziły. Ale z drugiej strony jest to model, który nie jest jakoś mega rozwijany. Oczywiście za jego konstrukcją stoją osoby odpowiedzialne za budowę myśliwców, tak? Więc myślę, że aerodynamika w nim działa bardzo dobrze i dzięki temu moglibyśmy zyskać mniejsze spalanie, choćby ze względu na tą aerodynamikę, mniejsza powierzchnia tarcia z tym powietrzem, nie? A nie taka wielka buda, taka golfina, gdzie to nawet nie jest jakiś, wiecie, duży samochód ten golf, nie? A jest szeroki i co, ja sobie jadę teraz sam samochodem, bo nie wiem, chcę jechać na zakupy i muszę mieć, wiecie, 5 miejsc ze sobą woża, używam tylko jedno, no, bez sensu totalnie. A tak, takim pojazdem bierzesz sobie, jedziesz na zakupy, możesz jechać, nie wiem, nawet 500 km dalej gdzieś na zakupy, bo taki ten pojazd ma zasięg na jednostce elektrycznej, bo ten pojazd ma też możliwy do wyboru silnik elektryczny. Możemy mieć albo właśnie ten silnik spalinowy czterocylindrowy od BMW, z motocykla BMW, albo możemy mieć silnik elektryczny. To jest bardzo ciekawe też. Nie będę się tam wgłębiał w szczegóły, możecie sobie po prostu wyszukać w sieci Mono Tracer. Ja wam tylko mówię, jak to mniej więcej działa. Mamy w tym pojeździe oczywiście ogrzewanie, air conditioner, kurde, czasami jak za dużo tego angielskiego to już nie potrafię, no klimatyzację po prostu mamy, tak, w tym pojeździe. I działa to normalnie, tak jak samochód, nie? Mniej miejsca zajmuje, tak? Byśmy nie musieli mieć takich szerokich dróg. I teraz kolejnym pojazdem, który myślę, że byłby fajnym połączeniem tego pojazdu, który przed chwilą sobie patrzyliśmy, z tym, który właśnie sobie zaraz zobaczymy, czyli jest to, nazywa się Gyro X. Jest to pojazd, który potrafi sam się stabilizować. On ma co prawda te kółka takie wspomagające po boku, tak jak Reliant, powiedzmy, który byśmy sobie stuningowali w tej Fordzie, wiecie, o co chodzi. Nie, on ma te kółeczka po boku, one są potrzebne tylko po to, żeby samochód mógł stać na postoju, kiedy wyłączymy. On ma ogromny półmetrowy żyroskop zainstalowany z przodu, ten żyroskop cały czas tam się kręci, no i w momencie, kiedy wyłączymy samochód, nie ma zasilania, to wiadomo, że nie ma co go zasilać i się po prostu ta stabilizacja wyłącza. Ale jest to bardzo ciekawy pojazd, który autentycznie może jechać na dwóch kołach i nie musimy wtedy jakby sami balansować ciałem, żeby go ustabilizować. On sam stoi. W niektórych nowych motocyklach widziałem tych samostabilizujących, że już coś takiego jest instalowane, taki system żyroskopów, dzięki któremu one mogą stać stabilnie, tak? Natomiast nie wiem, czy one weszły do produkcji, czy to jeszcze jest w fazie jakichś tam testów, czy konceptu. W każdym razie coś takiego jest i widziałem parę takich opcji, nie? Pojazd, który teraz oglądacie, jest, sam się stabilizuje, on podczas tej stabilizacji wydaje takie dziwne dźwięki, możecie sobie poszukać, po prostu jak wpiszecie w necie Gyro X, czyli Gyro X, czy X, to wam wyskoczy ten pojazd albo jakieś filmy związane z nim, tak? On ma normalnie silnik spalinowy i był zbudowany, był zaprojektowany w latach 60., bodajże w 67 roku. No ale mimo to, że wpakowano w jego projekt 6 milionów dolarów, no to niestety firma zbankrutowała, która odpowiadała za jego utworzenie, tak? Za jego projekt i za jego stworzenie tego konceptu.
zbankrutowała, no i niestety nie kontynuowano jakby jego rozwoju, tak? To są lata 60. Nie wiem, czy jesteście świadomi, jak wyglądały samochody w latach 60. Już wyglądały całkiem fajnie i no mieliśmy chociażby Camaro, mieliśmy Chargera. Nie były to jakieś bardzo zaawansowane pojazdy, tak? Był tam silnik po prostu jakiś spalinowy. Nie były tak zaawansowane jak dzisiaj. I wyskakuje ci nagle coś takiego, co się potrafi samo stabilizować, nie? I jakby robiło to wrażenie, ale ludzie nie byli przyzwyczajeni do czegoś takiego i jakby nie było to w ogóle funkcjonalne. Tego typu pojazdy muszą w coś sobie mieć, żeby ktoś je finansował. Tutaj bardzo fajna na przykład strategia Elona Muska, który stwierdził, że najpierw będzie produkował samochody ekskluzywne Tesla Model S, Tesla Model X, a dopiero później wprowadzi samochody takie do masowej produkcji tańsze, czyli Tesla Model 3, żeby wprowadza najpierw te takie droższe modele, żeby ci drożsi klienci, ci bardziej bogaci klienci mogli finansować przyszłe projekty, tak? Czyli właśnie Tesla Model 3 i później pewnie pojawi się Tesla Model Y, czy Y, Tesla Model Y, czyli taki mały SUV-ik, który będzie tańszy niż Tesla Model X, ale też mniej ekskluzywny i bardziej dostępny dla większości osób. Nie. Tutaj zabrakło tej strategii, tutaj chodziło o stworzenie od podstaw samochodu dwukołowego, który sam będzie się potrafił stabilizować. No i wyszedł sobie taki Gyro X. To jest kolejny ciekawy pojazd, o którym chciałem właśnie z wami porozmawiać, poruszyć może dyskusję w komentarzach, jeśli macie ochotę porozmawiać o tym, myślę, że to jest ciekawa sprawa. Gyro X potrafi sam się stabilizować i znowu, jest to pojazd, który mało zajmuje miejsca na drodze, który na pewno pod jakimś tam względem byłby bardziej ekonomiczny niż to, co my na co dzień spotykamy, tak? Czyli wiecie, wielkie budy, Audi A8, Passat, jakiś tam B9, jakiś tam Mercedes G65. No dobra, G65 nie jest często spotykanym autem na drodze, przeważnie to są jakieś Audi B6, tak? B6, dobrze, B6, jakieś tam Passaty, jakieś tam takie może kompaktowe, z segmentu kompaktowego pojazdy, no, może tak, nie? No i w tych pojazdach siedzą sobie te dwie osoby i dodatkowe trzy miejsca z tyłu na kanapie się marnują. Trzy albo dwa miejsca w zależności od segmentu. Moim zdaniem to jest naprawdę słabe, bo moglibyśmy mieć coś takiego, nie? Takie pojazdy do dyspozycji. Na przykład wiesz, że będziesz singlem, tak? Przez następne 5 lat. No i myślisz sobie, kurde, chcę mieć fajny pojazd, przemieszczać się, jeździć do pracy, przemieszczać się tu i tam i chcę się przemieszczać na zasadzie, okej, nie potrzebuję jakiegoś tam wielkiego pojazdu, nie potrzebuję, wiecie, jakoś tam super wyglądać, bo nie oszukujmy się, te pojazdy, które wam pokazałem, nie wyglądają jakoś cudownie. I potrzebuje tylko coś do transportu, nie? Więc co ma do dyspozycji? Ma do dyspozycji Toyotę, jakąś tam Auris, ma do dyspozycji jakąś Golfinę albo Polo, tak? I on będzie przez 5 lat następnych jeździł sobie takimi pojazdami, które raczej, no nie oszukujmy się, nie będą tak mało palić jak ten gnojek tam, nie? A jeśli już, to nie będą tak fajnie przyspieszać jak ten gnojek mały tam wcześniejszy, nie? No i wiadomo, że gościu będzie sobie stał w koreczkach za każdym razem, kiedy będzie jechał na zakupy, czy będzie wracał zmęczony z pracy. A tak mielibyśmy znacznie większy ruch, znacznie większe możliwości na obecnych drogach. Moglibyśmy przebywać sobie na tych drogach jakby z przyjemnością, tak? Przemieszczać te kilometry po mieście nawet, nie? Moim zdaniem byłaby to super opcja.
No ale właśnie, jesteśmy sobie na śniegu. Jesteśmy sobie na śniegu w Golfie. W pojeździe czterokołowym. I nawet taki Golf potrafi się ślizgać. Co by było na zakręcie z takim pojazdem, prawda? Mimo to, wystarczy troszeczkę tylko poruszyć naszą wyobraźnię i zastanowić się, co by było, gdyby nagle wszystkie samochody na drodze, które stoją w korku, zamieniłyby się w pojazdy, które wam przedstawiłem. Przez te dwa pojazdy, tak? To są tylko dwa, które ja tam znam gdzieś z sieci. A na pewno takich wynalazków, ciekawych pojazdów było więcej, o których moglibyśmy na pewno też dużo porozmawiać, nie? I tyle, moi drodzy. Motoryzacja wygląda tak, jak wygląda. Niekoniecznie musiała tak wyglądać, jak wygląda. Ale ponieważ komuś tak pasowało, żeby wyglądała tak, jak wygląda, no to wygląda, jak wygląda, krótko mówiąc. Moim zdaniem można było niektóre rzeczy lepiej rozwiązać, no ale z tym wiążą się też różne koszta i różne inne rzeczy, o których ja nie wiem, a wiedzą na przykład osoby, które za tym stoją, prawda? Więc to jest też inna kwestia. No moim zdaniem ciekawy temat, motoryzacja to jest tak rozległy temat, że można byłoby o nim gadać, śpiewać i pisać wiersze, a jeszcze tematu byś nie wyczerpał. Natomiast to jest taki mały skrawek moich przemyśleń na temat tej sztuki już, tej dzieciny naszego życia, która jest praktycznie na co dzień nieodłączna, niezależnie od tego, czy jedziesz autobusem, pociągiem, czy jakimś samochodem. Ma to cztery koła, przemieszczasz się, nie, tak to wygląda po prostu. Ciekawe, jakby to wyglądało, nie? Pewnie Forza Horizon by inaczej wyglądała, nie mielibyśmy Volkswagena Golfa, mielibyśmy monotracery i byśmy się ścigali, kurde, w tej grze. To jest tak na zasadzie przemyśleń alternatywnej rzeczywistości, jakby to mogło wyglądać. No ale myślę, że alternatywna rzeczywistość to już zostawimy sobie na inny odcinek pogadanek w Forzie Horizon 4, może w Forze Horizon 3 sobie odpalimy i superkę Toyotę. Zobaczymy. Na obecną chwilę zostawiam was z tymi dwoma projektami i z moimi przemyśleniami. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie, może uda nam się rozpocząć jakąś ciekawą dyskusję. I oczywiście zapraszam was do lajkowania, do subowania mojego kanału, jeśli podobał wam się ten odcinek, a nawet jak wam się nie podobał, a chcecie, żebym po prostu miał lepsze zasięgi, to też zostawcie łapkacza i subacza. Trzymajcie się, hejka!